Dzisiaj porozmawiamy o pokorze. Mówi się o niej, że jest to klejnot zapomniany. Ale właściwie to nie tyle zapomniany, co klejnot niewidoczny. Bo w naturze pokory jest właśnie niewidoczność, jest jakby przeźroczystość. Apostoł Piotr, jak pamiętamy, mówi o niej jako o ukrytym wewnętrznym człowieku z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. A więc nasz wewnętrzny człowiek ma mieć ten klejnot, który jest niezniszczalny i zarazem jest niewidoczny, jest ukryty. Dlatego, że pokora jest stanem naszego umysłu, kiedy nie mamy żadnej chęci, aby się wywyższać. Po prostu jesteśmy normalni i nikt nie wie, że jest pokorny, bo gdy się dowie, że jest pokorny, to już przestaje być pokorny. Jak kiedyś usłyszałem, gdy mój młodszy kolega dał przykład, że podczas pewnej uroczystości uhonorowano miejscowych, lokalnych ludzi najskromniejszych. I na piersiach trzech osób zawisły medale. Ale okazało się, że na drugi dzień jednej osobie musieli odebrać, dlatego że ten medal od wczoraj dyndał na jego piersi. I gdy miałem kazanie w pewnym zborze i wspomniałem o tym, to potem do mnie podszedł pewien człowiek, który w swoim czasie był politykiem, i powiedział mi, gdy on był kiedyś na oficjalnym spotkaniu, a było to w Warszawie, to było spotkanie z bardzo ważnym urzędnikiem, teraz pomijam szczegóły wszystkie, i pewien dygnitarz przepuszczał w drzwiach wszystkich kolegów polityków. A potem skomentował, i mój kolega to usłyszał, w pokorze nikt mnie nie wyprzedzi. I mój kolega sądził, że on sobie tak żartuje. Ale okazało się, że tamten całkiem poważnie myślał, że tak właśnie być powinno i że trzeba się nie dać wyprzedzić w pokorze. Wszyscy muszą widzieć, że jestem pokorny. A więc nie zrozumiał, w czym jest rzecz. Dlatego mam takie pytanie, jak mam ja stwierdzić, że jestem pokorny? Skoro ona jest niewidoczna i taką ma pozostawać, to może się lepiej przyjrzeć jej przeciwieństwu, naszej pysze, zarozumiałości. Czasami uważamy, że to jest nasza godność, a więc warto się przyjrzeć, szczególnie gdy się uważam za człowieka skromnego. A więc jeżeli nachodzą mnie takie przekonania, myśli, że jestem jednak niezwykły. I oczywiście każdy z nas jest niezwykły, bo niepowtarzalny, no ale jakoś tak za często mi się to wbija w głowę. Jestem unikalny. Potem się okazuje, że coraz mądrzejszy, a nawet dochodzę do wniosku, że już nawet nie potrzebuje mnie ktokolwiek pouczać, bo ja już wszystko wiem. Jestem wtedy pewny siebie, że mogę na sobie polegać, pielęgnuję swoją niezależność, a też i unikam już podporządkowywania się komukolwiek. Ale w tym samym czasie, i to się może odbywać w naszym młodszym wieku, ale też potem to wszystko i w starszym wychodzi, i właśnie w tym okresie, gdy od tych 30 lat, powiedzmy, zauważamy, że ta nasza niezależność wzrasta, nasza mądrość też jakoś daje się zauważyć, ale równocześnie mamy jakby strach przed ludźmi. Unikamy przyznawania się do błędów i to inni już zauważają. Potem bywam rozdrażniony, niezadowolony. Zauważam też z upływem lat, szczególnie koło 50, że się nad sobą użalam, nie umiem być wdzięczny. Stać mnie coraz częściej na żarty i to ironiczne, takie z sarkazmem wobec innych, a nawet dopada nas zazdrość i zawiść. A potem
Skupiamy się coraz bardziej na swoich prawach niż na obowiązkach. Łatwo osądzamy, krytykujemy, powiedzmy po 60 i jeszcze dalej. I często naszą reakcją jest zniecierpliwienie. Ja to teraz u siebie zauważam, gdy mam 70. A też odrzucam pomoc, jaką mi zaoferowano. I tak przez całe nasze życie obserwujemy, że jest taka ambiwalencja. Z jednej strony mądry, skromny, pokorny, a z drugiej strony tak się dziwnie zachowuje. To może by się tak poddać jakiemuś sprawdzianowi. Najprostszy polega na zadaniu sobie takich dwóch pytań. Czego mi w życiu najbardziej potrzeba? Bez czego nie umiem się obejść? Tutaj skorzystałem z materiału, jaki kiedyś omawiałem w temacie Poznaj samego siebie. I tam chodziło o grzechy główne, jak je rozpoznać. Między innymi to są wzięte pytania, gdy chodzi o pychę. A więc gdy odczuwam nieprzeparte pragnienie, aby nad innymi górować. Mam jakiś głód, aby wzbudzać szacunek. Zależy mi, żeby codziennie ludzie mi okazywali szacunek i drażni mnie to, gdy ktoś inaczej reaguje niż podziwem i poważaniem. Jestem szczęśliwy, gdy ludzie zauważą moją wyjątkowość, uzdolnienia, gdy okażą mi względy, a niezbyt szczęśliwy jestem, gdy ktoś mnie potraktuje normalnie, zwyczajnie, nie obdarzy przywilejami, nie zwróci na mnie uwagi. Jestem wręcz załamany, gdy coś mi się nie uda, gdy gafę popełnię. I wtedy jestem bardzo dotknięty, bo się ujawniają jakieś moje braki. Też zauważam, że pewnych ludzi wolę od innych. Ale gdy się zastanowię, to stwierdzam, że to się odbywa podświadomie. Po prostu oceniam tych ludzi według tego, czy są wobec mnie sympatyczni, a nie według tego, jaką mają obiektywną wartość. I wtedy lubię tych, którzy mnie adorują, podziwiają, schlebiają albo wykonują polecenia bez szemrania. A przy okazji nie zauważam, że tę niechęć do pewnych ludzi wywołują moje wygórowane ambicje, że siebie przeceniam, jestem przewrażliwiony. No i może się zdarzyć coś niezbyt pożytecznego, że wokół siebie stracę ludzi oryginalnych, ludzi o silnej osobowości, krytycznych, pomysłowych, inteligentnych. No, szkoda by było, bo oni przecież mogą nas wzbogacić. A więc coś trzeba z sobą zrobić. Bośmy sprawdzian przeprowadzili, stwierdziliśmy, że jednak to przeciwieństwo pokory dominuje w nas i mimo, że jestem pokorny we własnych oczach, to jednak muszę coś z tym zrobić. I się może pojawić refleksja, gdy czytamy Pismo Święte. Jest tam wiele miejsc, które mówią o pokorze. I Stary Testament, na przykład w Przypowieściach Salomona, i Nowy Testament w listach Piotra, Pawła, ale chociażby Ewangelię. Patrzymy na faryzeuszy, którzy tak zdecydowanie zwalczali Jezusa. Aż w końcu on do nich mówi, dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlaczego nie potraficie słuchać moich słów? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego nie potraficie słuchać moich słów, że waszym ojcem jest diabeł i chcecie spełniać jego żądzę, a on od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Bardzo mocne słowa, ale prawdziwe. Słowa, które mogą otrzeźwić. Nie wiem, czy ich otrzeźwiły. Później się dowiadujemy, że jednak część faryzeuszów się nawracała. Tutaj Pan Jezus nawiązuje wyraźnie do anioła Jutrzenki. Pamiętamy to piękne imię Lucyfer, czyli Jutrzenka, anioł światłości, ten, który nosi światło.
I on z tego wspaniałego anioła, posłańca Boga, zamienił się w ojca kłamstwa i morderstwa. I dzisiaj wyraz Lucyfer, imię Lucyfer, to właśnie oznacza to, o czym mówimy. Kłamstwo, morderstwo, ktoś, kto to, co najgorsze, produkuje z siebie, wyrzuca i innych zaraża. A przecież był Jutrzenką, to znaczy Jutrzenka. Nieraz mówiliśmy o Judaszu, takie piękne imię. Juda, Judas, Judasz i my kojarzymy go z człowiekiem, który potem tak postąpił. A i dlaczego właśnie to stało się w tym aniele w Jutrzence, że zamienił się w ojca kłamstwa i morderstwa? Dlatego, że w sobie pielęgnował postawę, którą oddaje takie krótkie zdanie z Księgi Izajasza, 14 rozdział. Zrównam się z Najwyższym. Więc marzenie, by Najwyższemu dorównać. No, nie przewyższyć go, to już też dobrze, ale jednak niedobrze, że chciał się z nim zrównać. Dlatego, że jest stworzeniem i nigdy stworzeniem przestać nie możemy. Zawsze będziemy. I stąd ta myśl, aby się zrównać z Najwyższym, już jest myślą niszczącą nas. I tak mi się przypomniało pewne słowo, słowo hybris. Pamiętam je jeszcze sprzed pół wieku, gdy podczas studiów profesor w Akademii Teologicznej nam przybliżał ten wyraz. I teraz sobie go odszukałem i właśnie w Antygonie Sofoklesa ten wyraz, to pojęcie właściwie, hybris, jest wyrażone poprzez tragedię rodzinną. Gdy król Teb, Kreon, tą hybris, zaślepiony, w wyniku tych różnych działań, teraz nie chodzę w szczegóły, uparł się, aby jednak Antygona, jego przyszła synowa, poniosła śmierć. Dlatego, że się opowiedziała za swoim bratem i urządziła mu pogrzeb wbrew zakazowi. I ponieważ król Teb nie chciał cofnąć swojej decyzji i stracono Antygonę, to i jego żona oraz jej syn, który był narzeczonym Antygony, popełnili samobójstwo. I to się wszystko odbyło w ciągu 24 godzin. I w konsekwencji ten król Kreon pozostał samotny i do tego na wieki obarczony odpowiedzialnością za te tragiczne zdarzenia. I takich tragedii, takich historii, takich rozważań jest bardzo dużo w dziełach starożytnych, dlatego że w Grecji wówczas w jej kulturze ten wyraz hybris oznaczał dumę lub pychę rodową albo pychę wynikającą ze stanowiska władcy, co uniemożliwiało właściwą ocenę sytuacji. Możemy też się przyjrzeć Nowemu Testamentowi. Ja pozwoliłem sobie zajrzeć, gdzie występuje wyraz hybris. I trzy razy jako rzeczownik hybris, co oznacza obraza, zniewaga, obelga. I apostoł Paweł powiada w 2 Koryntian 12 rozdział: mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, i tu właśnie jest ten wyraz hybris, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dwa razy również hybris występuje jako metafora, jako nieszczęście, katastrofa, szkoda, strata, klęska, a to są Dzieje Apostolskie, rozdział 27 i tam dwa różne wersety. Jest też czasownik hybridzo. Pięć razy ma go Nowy Testament i znaczy żyć, znieważać, maltretować, krzywdzić kogoś, nad kimś się znęcać. I faryzeusze, gdy Jezus im mówił prawdę, to mu zarzucali, że ich znieważa. Używali tego słowa, że jest właśnie tym, który ich znieważa. Ale ludzie rzeczywiście znieważali Jezusa i apostołów, o czym mówi nam Łukasz, Dzieje Apostolskie
i apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Może nawet nie wiemy, że krnąbrność dzieci wobec rodziców też Nowy Testament określa czasownikiem hibrizo. Ale jest też inny rzeczownik, hibristes, i Paweł go używa dwa razy w znaczeniu zuchwalec, bezczelny, krzywdziciel. I tak właśnie mówi o ludziach, pierwszy rozdział Rzymian, że są zuchwali. Ale też mówi i o sobie, że byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. To właśnie ten wyraz hibristes, byłem gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. I właśnie to opamiętanie musi przyjść, ale ono się wtedy pojawi, gdy do nas dotrą ozdrowieńcze słowa Jezusa. I pamiętamy, gdy Szaweł jechał z tą postawą właśnie bezczelności, zuchwałości i chciał krzywdzić, bo był bluźniercą i prześladowcą, i nagle dotarło do niego słowa Jezusa: Szawle, czemu mnie prześladujesz? I stąd takie trzy tylko wziąłem wersety tych słów Pana Jezusa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. A więc nasz Pan wie, co mówi, że pokora to nie upokorzenie, cichość to nie przegrana, po prostu jest to ukojenie mimo aktywności, mimo działania, mimo oddziaływania, jak sól ziemi. Bo moje jarzmo to upokorzenie się, ta delikatność jest miłe, a moje brzemię jest lekkie. Albo później, Mateusz 18 rozdział, gdy wziął dziecko i postawił, mówi: jeśli się wewnętrznie nie zmienicie, nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A więc kto się uniży, podejmie decyzję i się uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. I później też mówi do nich: kto zaś jest największy pośród was? Pamiętamy tego anioła Jutrzenkę, którym chciał się zrównać z Najwyższym. A więc są więksi i najwięksi między nami. I to jest naturalną rzeczą, ale to jest na poziomie naszym. Nikt Bogu nie dorówna, ale gdy sobą się równamy, to jedni są więksi od nas. Jeśli jest ktoś taki pośród was, niech będzie sługą waszym, a więc niech będzie miał postawę sługi. Bo kto się będzie wywyższał mimo wszystko, zostanie niestety poniżony. Ale kto się będzie sam decydował na poniżenie, będzie wywyższony. I właśnie będziemy to dalej omawiać w szczegółach, bardzo pięknych szczegółach. Ale najpierw przyjrzyjmy się apostołowi Pawłowi, który jako były prześladowca teraz się musi zmierzyć z ludzkimi charakterami nowo nawróconych chrześcijan. Już nieraz mówiliśmy, ja mówiłem, że listy apostolskie powstały w wyniku odpowiedzi na problemy, jakie się pojawiały w zborach. I najczęściej były to problemy ludzkich charakterów, chociażby list do Koryntian, gdzie się dzielili na cztery grupy i tak dalej. I Paweł im doradza: bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. A więc nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. I tutaj w konspekcie podałem miejsce, skąd to pochodzi, Rzymian 12 rozdział, oraz referencje do różnych podobnych wypowiedzi w innych listach apostoła Pawła. Ale też przywołałem sobie 20 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy on rozstaje się ze starszyzną zboru w Efezie. I tam wspomina, gdy z całą pokorą wśród nich służył wśród łez i doświadczeń, gdy nie unikał tego, by mówić im wszystko, co jest pożyteczne, a więc całą prawdę, gdy wzywał ich
i Żydów, i Greków do opamiętania i do uwierzenia w Jezusa, a teraz wewnętrznie jest skłoniony przez Ducha, by iść do Jerozolimy, mając świadomość, że tam go czekają i więzy, i uciski. Ale powiada, i to mi się podoba, lecz o moim życiu mówić nie warto. Nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, by składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Pięknie, piękne zdanie, piękna wypowiedź, piękne podsumowanie życia. Piękne, naprawdę jestem tym zawsze wzruszony, gdy czytam. Ale również się przyjrzałem i Piotrowi, bo Piotr dość dużo mówi o pokorze, a szczególnie o tym klejnocie niezniszczalnym, łagodnego Cichego Ducha, a więc przyjrzałem się temu odmienionemu Piotrowi. I wiecie, mając jego obraz z Ewangelii, to aż dziw bierze, jakie mądre rady on w swoich listach wypowiada, gdy chodzi o małżeństwo i gdy chodzi o służbę. A więc żonom w tych warunkach pogańskich radzi, aby rozsądnie dysponowały pokorą, bo on jest tym klejnotem łagodnego i cichego ducha. I to jest w zestawieniu do sytuacji, do warunków, jakie one żyły. A więc mają czasami mężów niewierzących albo nieświadomych rzeczy, mają swoje sąsiadki, a w tym czasie kobiety nie brały udziału w życiu publicznym. Miały sporo czasu na dbanie o siebie, o strojenie się. Miały przecież służby, nie musiały się zajmować dziećmi, a więc cały czas dbały o siebie, bo ich jedyną sprawą to było być dla mężczyzny. Ale mimo wszystko przesada w tej materii, gdy chodzi o strojenie się, była potępiana i uważana za pustotę. A więc ówcześni starożytni moraliści potępiali zbytek. Również chrześcijańscy nauczyciele potępiali ten zbytek. Na przykład Kwintylian, pewien orator rzymski, napisał: piękna i ze smakiem dobrana szata dodaje godności jej właścicielowi, zaś przesadne strojenie się nie dodaje uroku ciału, a jedynie ujawnia ubóstwo umysłu. Zauważmy, ubóstwo umysłu. A więc jak nas widzą, tak nas piszą. Szata dobrana odpowiednio, ubiór dobrany odpowiednio dodaje godności. Ale gdy coś przesadzimy w tym, przestrojenie się, już to świadczy o jakimś naszym ubóstwie umysłu. Epiktet, ówczesny filozof, myśląc o ograniczonym zakresie życia kobiet w tamtym świecie, powiedział: gdy tylko dziewczyna skończy 14 lat, zaraz przez mężczyzn nazywana jest damą. 14 lat i już jest dama. Ale to mężczyźni, bo mają cel. Skoro niewiasty wiedzą, że będą jedynie towarzyszkami łoża mężczyzn, starają się upiększać swój wygląd i w tym pokładają całą swoją nadzieję. Dlatego powinniśmy my, mężczyźni, mówi Epiktet, zadać sobie trochę trudu i im wyjaśnić, że szanujemy je raczej ze względu na skromny wygląd i godność osobistą. Kochani, jakaż to jest zgodność Epikteta i apostoła Piotra, filozofa i ucznia Chrystusa. Zobaczcie. Apostoł Piotr w rozdziale trzecim pierwszego listu od pierwszych wierszów też tak właśnie pisze. A więc w obliczu przesady w dbaniu o swoją urodę Piotr zachęca chrześcijanki do dbałości przede wszystkim o piękno wewnętrzne, bo to ma szczególną wartość, ten klejnot łagodnego i cichego ducha.
I w społeczeństwie, które podobnie jak i dzisiaj kusiło wtedy do nadmiernej dbałości o swoje ciało i straszyło kaprysami pogańskiego męża, miały nasze siostry w Chrystusie dbać przede wszystkim o moralną czystość, skromność i pokorę. Teraz, gdy chodzi o członków Kościoła, zborów, to Piotr im doradza, aby wszyscy byli jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, żeby nie oddawali złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławili, bo o tego są na tej ziemi, a też przy okazji sami to błogosławieństwo odziedziczą. To jest kontynuacja tych myśli w pierwszym liście Piotra, rozdział trzeci. I tu Piotr wymienia sześć zalet tego chrześcijańskiego życia, jak jedność, współodczuwanie, Filadelfia, czyli bratnia miłość, miłosierdzie, pokorę i na końcu przebaczenie. I gdy chodzi o pokorę, to Piotr powiada, że ta chrześcijańska pokora wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z poczucia, naszego poczucia niższości jako stworzenia wobec Stwórcy. A więc chrześcijanin z natury jest pokorny, ponieważ mówi, wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi. A więc ja jestem stworzeniem, a On jest Stworzycielem i mamy cały czas świadomość całkowitej zależności od Boga i niemożność dokonania czegokolwiek tylko z siebie i wyłącznie z siebie. I to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, ta pokora wynika z tego, z kim się chrześcijanin porównuje. Chrześcijanin, nie poganin, chrześcijanin. Gdyby się, podobnie jak poganin, porównywał z innymi ludźmi, to by nie było tak źle, bo są ludzie lepsi od nas, ale większość są gorsi od nas. No i nie byłoby tak źle. Ale dla chrześcijanina miarą jest nie inny człowiek, lecz sam Jezus Chrystus. Pamiętamy, gdy apostoł Piotr zapytał, to jest końcówka Ewangelii według Jana. Panie, a co z tym? I co wtedy usłyszał? Co tobie do tego? Gdybym ja chciał, żeby on został aż do mego przyjścia, co tobie do tego? Ty chodź za mną. I to właśnie jest to wezwanie, aby się porównywać tylko z Jezusem. I właśnie, w porównaniu z Jego bezgrzesznością, z Jego świętością, nikt z nas, nawet najlepszy, nie wygląda doskonale. Pamięć o zależności od Boga, jako od Stwórcy, i świadomość doskonałości Chrystusa pozwala chrześcijaninowi żyć normalnie, po prostu w stanie permanentnej pokory. I dlatego też apostoł Piotr w tym swoim liście pasterskim, kończąc ten list, piąty rozdział, wzywa, aby wszyscy przyoblekli się w szatę pokory wobec siebie nawzajem. Nie, żeby się jedni przyoblekli, a drudzy nie, tylko żeby się wszyscy przyoblekli wobec siebie nawzajem, bo Bóg się sprzeciwia ludziom pysznym, a pokornym okazuje przychylność, okazuje łaskę. Ukoszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Piąty rozdział, pierwszy list Piotra. I tutaj Piotr nawiązuje do przypowieści Salomona, rozdział trzeci, że z szyderców Bóg szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. I właśnie to przyobleczenie w szatę jest nawiązanie do przykładu Jezusa, o czym pisze Jan w swojej Ewangelii, gdy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy przepasał się i uczniom nogi umywał. I tu są użyte, tu jest użyte ciekawe słowo enkombusta, które pochodzi od kombos. A więc chodzi o coś,
co jest zawiązane na supeł. I właśnie wyrazem pochodzącym od tego enkomboma określano szatę zawiązaną w ten sposób na supeł. Więc nie było guzików, nie było jakichś zawleczek, po prostu był supeł. I zwykle to było ubranie ochronne albo dwa długie rękawy, które się zawiązywało na karku. Też tym słowem określano fartuch niewolnika. I właśnie Jezus wtedy włożył na siebie taki fartuch, mówimy prześcieradło. No właśnie, chodziło o to, że to prześcieradło musiał jakoś utrzymać, a więc je zawiązał sobie na karku. I tutaj można byłoby użyć takiego określenia fartuch pokory. Z tym, że zanim omówię ten fartuch pokory, to chcę jeszcze na coś uwagę zwrócić, że tym wyrażeniem, ale stworzonym słowem enkombustai, czy używano na opisanie innego rodzaju odzienia. Na długą szatę, która oznaczała dostojeństwo. I właśnie teraz pełnia tego określenia, które użył Piotr, polega na połączeniu treści zawartej w obu określeniach. A więc i fartucha niewolnika, i tej szaty długiej, która określa dostojeństwo. Jezus, najdostojniejszy wśród ludzi, pochyla się jak niewolnik i myje nogi. Tak też i my, służąc Chrystusowi i posługując swoim bliźnim, jesteśmy jednocześnie odziani i w jedno, i w drugie. Sami na siebie zakładamy, na karku zawiązujemy supeł fartucha pokory. Ale jednocześnie Bóg nas odziewa szatą dostojeństwa i nas wywyższa. I to właśnie jest wymowa tego, co Piotr chciał nam przekazać. Ale chciałbym teraz przejść do tego fartucha pokory. Przecież mówimy cały czas o pokorze, a nie o służbie, więc wróćmy do tematu. I ta tkanina, tak to nazwałem, tkanina tego fartucha, to jest taki wyraz grecki użyty w Nowym Testamencie, tapeino frozine. On zawsze na mnie robił duże wrażenie, ten wyraz. Ja od kilkudziesięciu lat często do niego nawiązuję. On określa skromność i uniżoność, a ma dwa człony, tapeinos i fren. Pierwszy wyraz, tapeinos, całość brzmi tapeino frozine, a więc tapeinos i fren. I tapeinos oznacza miejsca, rzeczy, ludzi, gdy coś jest, czy ktoś jest nisko położony, poniżony, upokorzony, mały, biedny, ubogi, lichy, pośredni, żałosny, nędzny, pokorny, skromny, uniżony. A więc zależy od kontekstu, to jest bardzo bogate słowo i ma wiele powiązań, konotacji. I stąd ma konotacje negatywne, jak lichy, pośredni, żałosny, nędzny, albo pozytywne, pokorny, skromny, uniżony. I też tym wyrazem tapeinos określano stan i sposób myślenia. Natomiast ten drugi człon jest o wiele prostszy. Fren to myśl, umysł lub rozum. Na taki mój użytek, i to na początku mojej służby kaznodziejskiej, takie sobie zdanie przygotowałem, które mniej więcej brzmi, że pokora jest takim stanem umysłu, kiedy nie ma w nas żadnej chęci wywyższania się. I w swoim czasie, gdy to zrozumiałem, to też i takie pojęcie tu wypracowałem i je ciągle używam. Kto słucha mnie i zna moje kazania, to wie, że często przywołuje właśnie to zdanie. I ona polega na tym, że uznaliśmy własną ograniczoność. Że po prostu nam się już odechciało górowania nad innymi i chwalenia się swoimi dokonaniami. Ja tego dzisiaj nie omówię, że ten stan to nie jest kwestia decyzji, nawet zrozumienia. Ten stan to jest kwestia przeżycia.
To jest wynik naszych doświadczeń, doznań. Czasami jesteśmy zmuszeni przez Boga, przez życie, przez Boże Słowo, aby się wreszcie dać ukorzyć i dać w ten stan wprowadzić. I to jest dojrzałość duchowa. Taki stan, do niego będziemy wchodzić, sprawi, że będziemy duchowo dojrzewać, a też i psychicznie będziemy dorastać, dojrzewać. Po prostu jest to stan ducha. Ten klejnot to jest stan ducha. Jest to nasza postawa życiowa, w której się wyraża nasze pojmowanie świata, który nas otacza. Ten stan ducha stanowi punkt odniesienia się do naszych działań i przemyśleń. Natomiast w sensie filozoficznym jest to uznanie naszych ograniczeń i ciała, i umysłu. Ale w znaczeniu psychologicznym, a też i duchowym, jest to mocne oparcie dla naszej odwagi. Jestem pokorny, uniżony, daję się uniżyć, upokorzyć, bo uznaję, że wszyscy ludzie bez wyjątku są równi i podlegają tym samym prawom. Nawet ten, który tam się wywyższa, pyszni się i tak jest równy. Tylko, że o tym nie wie. Ale ja o tym wiem, dlatego jestem spokojny i odważny. To mówię ludziom strachliwym, do których ja należę. A więc ta pokora i to zrozumienie tego, o czym tu usiłuję powiedzieć, dało mi dużą dozę odwagi, mimo że jestem ciągle zastrachany. I właśnie pokora w odniesieniu do Boga polega na uznaniu swojej grzeszności. Grzeszności. Przepraszam, jeżeli ktoś zrozumiał, że powiedziałem grzeczności. Nie, nie, nie. Swojej grzeszności. Polega ta pokora na postrzeganiu Boga jako źródła wszelkiego dobra. I ona jest fundamentem wszystkich innych cnót, nadnaturalnych, nadprzyrodzonych, charyzmatów. Dlatego, że pokora to jest świadomość prawdy. Prawdy odnośnie do mnie, dotyczącej mnie i prawdy dotyczącej Boga. Jest to przeświadczenie, że Bóg jest wszystkim, a człowiek sam siebie nie jest w stanie naprawdę nic dobrego uczynić. Pan Jezus powiedział, że beze mnie nic uczynić w zrozumieniu dobrego nie możecie. I dlatego też, kochani, prawdziwa pokora zawsze później przynosi owoc radości, pokoju, cichości, tej łagodności i wewnętrznej siły. Natomiast pokora fałszywa rodzi zniechęcenie, niepokój, a też i nieumiejętność przebaczania sobie samemu i innym ludziom popełnionych błędów. Dlatego muszę podkreślić, że takie wchodzenie w pokorę to nie jest wchodzenie w jakieś upokorzenie, upodlenie. Nie, 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 nie. Nie. Niepotrzebnie wiążemy wyraz pokora ze stanem upokorzenia. Bo pokora po prostu to jest prawda. Prawda obiektywna o mnie, o świecie, o ludziach, o Bogu. Prawda, która wyzwala. A więc ona nie upokarza. Po prostu tylko informuje, jak jest. Bo często mamy na swój temat wiele złudzeń. Także przykro doświadczamy, gdy przez przypadek usłyszymy, co naprawdę o nas myślą nasi najbliżsi czy nasi przyjaciele. Bo żyjemy w złudzeniach. Ale w miarę lat, które upływają, jeśli tylko chcemy, to widzimy coraz więcej swoich wad. I to się okazuje, że te wady najczęściej raziły nas u innych. A myśmy nie wiedzieli, że one były u nas również. Po prostu reagowaliśmy jak, i przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, jak garbaty na garb sąsiada. I możemy wtedy postąpić dwojako. Albo zaprzeczyć, na przykład, że nie jestem kłamcą,
albo konfabulantem, to mi się bardziej podoba, konfabulacja. Czyli tworzenie jakiejś prawdy, która jest fikcją, ale nie kłamstwem takim bezpośrednim. Albo też uznać za prawdę, że rzeczywiście konfabuluje, przyznać się i popatrzeć, co można z tym zrobić. I właśnie Bóg w swojej miłości nas prowadzi do pokory. I zapewniam, że On z tego nie zrezygnuje. Dlaczego? To Biblia nas zapewnia, bo Jemu na nas bardzo zależy, zależy Mu na naszym rozwoju. I teraz, jeżeli ja za Nim podążę, gdy nas prowadzi do pokory, to jest szansa, że dowiem się, kim jestem, dowiem się, kim jest mój Bóg i odkryję piękno. Piękno, co prawda bolesne, ale jednak piękno prawdziwego poznania i siebie, i poznania Boga. I właśnie pokora jest prawdą o nas samych, prawdą, która przynosi ulgę. Bo świadomość, że jestem tylko człowiekiem, naprawdę wnosi wielką ulgę. I nikt jej nie zazna, kto za wszelką cenę chce być Bogiem. I tę prawdę o nas Bóg nam dawkuje, stopniowo nam dawkuje, bo gdyby dał nam od razu, to byśmy padli. A tak dawkuje nam w taką miarą, abyśmy byli w stanie przyswoić sobie. I stąd się nam zdarzy odkryć w sobie trochę albo dużo własnego zła. Wtedy się powinniśmy z tego ucieszyć, bo jest szansa, że nie tracąc z oczu Pana, patrząc na Niego, będziemy się przemieniać na Jego podobieństwo. Ludzie pokorni po prostu to są ludzie zwyczajni. Nawet nas nieraz zadziwia, że ktoś, z kim lubimy przebywać, tylko tym, że jest. Nie to, że coś potrafi, ale swoją prostotą, zwykłością, tylko tym, że jest, jakoś dziwnie nam wystarcza. I nasz Bóg Wszechmogący ma na imię Jestem, który jestem. I ta właśnie zwyczajność, ta prostota, te proste drogi Pana, one sprawiają, że chcemy zawsze być z Bogiem, który nawet nie wie o tym, że jest pokorny. Po prostu On jest. Jest normalny, zwyczajny nasz Ojciec, Stwórca, który nas stworzył. I to nam przynosi ukojenie. Nie muszę o nic walczyć. Nie muszę ciężko pracować, by być święty, by mieć dobrą opinię o sobie. Nie muszę dźwigać własnych wyobrażeń o sobie i zwalczać wszystkich tych, którzy je postponują. Ja się nie muszę na sobie skupiać, ale się mogę skupić na Bogu, na ludziach, na powinnościach. Mogę zauważać wszystkich tych, którzy wokół mnie są i jednakowo ich kochać. I się nie przejmować tym, czy mnie kochają, czy nie kochają. Wszystko jedno. Po prostu sam fakt bycia, jestem, już wystarcza. I to jest pokora. Jak dziecko, zupełnie jak dziecko, które nie ma tych wszystkich rzeczy, o których my tutaj mówimy. Ona nawet by nie wiedziała, o czym my mówimy. Po prostu ono sobie żyje każdego dnia i otrzymuje codziennie w prezencie życie. Tylko tyle. Ale właściwie to aż tyle, aż tyle. Bo każdy nowy dzień to są nowe wspaniałości, odkrycie. Dziecko się zachwyca każdym szczegółem, drobiazgiem, jest wdzięczne. Nie ma kurczowo w rękach trzymanych swoich planów, zamierzeń. Po prostu jest tatuś, mamusia, a my mamy Jezusa i to jak słońce nas ożywia, rozradowuje i budzi w nas wdzięczność. Wtedy się nie trzymamy kurczowo żadnych złudzeń, mamy swobodę. Możemy twórczo realizować to, do czego jesteśmy powołani. Możemy być wolni od strachu, że coś nam się nie uda. Nie boimy się niczego, nawet samego siebie, dlatego że cały czas ufamy w moc Boga, w Jego
władzę. I On jest dzięki pokorze źródłem naszej wewnętrznej siły. No ale czasami się zdarzy, że nastąpi konflikt. Konflikt z Jezusem przez grzech, konflikt z najbliższą osobą i wtedy nas nachodzi myśl, to wszystko trzeba zostawić, trzasnąć drzwiami, odejść, zamknąć. Znamy to, prawda? Znamy. To nasza natura, nasza pycha, godność nam podpowiada, żal, to wszystko nam podpowiada, odejść. No i oddaliliśmy się, odeszliśmy. I jest nam okropnie źle. Wolelibyśmy być blisko. I to jest bardzo ważna chwila, chwila zastanowienia i powrotu. Jest to najpiękniejsza chwila życia, najważniejsza chwila życia. Wtedy powracamy, wyciągamy rękę, jak syn marnotrawny. Ta decyzja go wiele kosztowała, że wróci i się przyzna do głupoty swego żądania części majątku. Ale właśnie podczas takiej chwili jesteśmy bardzo blisko stanu pokory. Nie upokorzenia, czujemy się upokorzeni, tak, ale pokory. Bo właśnie wracamy do dobra, które żeśmy odrzucili. Do dobra, które uznaliśmy za niewarte zachodu, a może zbyt wymagające. Ale właśnie w takich chwilach największym naszym wrogiem nie jest tamta czy inna osoba, tamta czy inna sytuacja. Największym wrogiem w takiej chwili staje się nasza zarozumiałość i nasza chora ambicja. I stąd czujemy, że powinniśmy zawrócić, powinniśmy podejść, rękę wyciągnąć. Mimo, że czujemy, że nie mamy siły, by się odwrócić i wrócić, mimo, że uważamy, że nas wyśmieją, a my się poniżymy, to tutaj jednak powinniśmy dać dojść do głosu pokorze, odrobince pokory. Pamiętajmy, mała wiara jest potrzebna. Potrzebna jest mała drobinka pokory. Wrócić i zacząć od nowa. Spróbować się znów z kimś pojednać. I gdy tego doświadczymy, a ja to mówię z wielu takich sytuacji, przypadków, wtedy na nowo nas ogarnie Boża miłość, odżyje w nas ten rodzaj pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, odszukamy w sobie ten wewnętrzny klejnot pokory i odbudujemy swoje zrujnowane życie. I właśnie pokora nas zbliża i do Boga, i do ludzi. To dzięki niej Jezus poprowadzi nas codziennie tam, gdzie jest dobrze. I wtedy z ulgą możemy wyznać razem z psalmistą: dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. I tak teraz bym chciał podsumować troszkę to, o czym żeśmy mówili. Jeśli zauważymy u siebie pokorę, to wiedzmy, żeśmy właśnie ją stracili. Bo pokorę w nas powinni widzieć inni i docenić ją mają inni, a nie my sami. My sami raczej obserwujmy siebie pod kątem naszej zarozumiałości. Bazą, podstawą, fundamentem chrześcijańskiej pokory jest świadomość całkowitej zależności od Boga i niemożności dokonania czegokolwiek doskonale, tylko dzięki samemu sobie. Jestem zależny od Boga. Miarą pokory chrześcijanina jest Chrystus, bo porównywanie się z innymi ludźmi daje fałszywy obraz. Ale doskonałość Chrystusa pozwala mnie, chrześcijaninowi, żyć w stanie prawdziwej pokory. Pokora, czyli prawda o sobie samym, przynosi ulgę.
pozwala działać bez zbędnych zabiegów o swoje korzyści, pozwala żyć bez strachu przed niepowodzeniami. Jest źródłem wewnętrznej siły, która wynika z zaufania mocy Boga. Ten fartuch pokory zawiązany na moim karku jest takim stanem umysłu, kiedy nie ma we mnie, w nas żadnej chęci wywyższania się, bo uznaliśmy własną ograniczoność, odechciało się nam górowania nad innymi i chwalenia się swoimi dokonaniami. Podkreślam, odechciało się nam, a to dużo kosztuje, wiele kosztowało, ale warto było to przejść. No i jeszcze dwie myśli. Pokora to nie jest to samo, co upokorzenie. Pokora pozwala nam poznać prawdę o sobie, dowiadywać się, jaki jestem i kim jest Bóg, i dzięki temu się mogę stawać coraz dojrzalszy. I na koniec, zabezpieczeniem naszej godności, tak, naszej ludzkiej godności, która musi być zabezpieczona, tym zabezpieczeniem jest bezwarunkowa miłość Boga wobec nas. On nas kocha niezależnie od tego, jacy jesteśmy. Kochał nas jako grzeszników, a myśmy o tym nie wiedzieli. Gdyśmy doznawali zbawienia, tośmy odkryli tę miłość bezwarunkową. Potem, gdy nas upokarza, to również to czyni Jego miłość, bo On chce, abyśmy mieli życie odbudowane i twórcze. I stąd ta miłość Boga każdego z nas podniesie i wywyższy według Jego Bożej miary. Niech Bóg każdego z nas prowadzi, błogosławi i używa.